Cześć wszystkim, Mr. Hyde z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy sobie na temat projektu Star Heroes. Nie będzie to taka typowa recenzja, ale bardziej moje subiektywne przemyślenia na temat tego projektu, jak również obawy, co może wyjść, co może nie wyjść, więc myślę, że będzie dosyć ciekawie. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Giełda kryptowalut, z której korzystam na co dzień, to Bybit. Posiada szereg zalet, ale przede wszystkim posiada bonusy dla nowych użytkowników przy pierwszym depozycie. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na Bybit, możesz je założyć korzystając z linku w opisie tego filmu. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie możecie by tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Okej, okay, pierwszą rzeczą, którą chciałem poruszyć, jest sam gaming, bo tak jak wiemy, Star Heroes jest grą typu play to earn, grą w kosmosie, Battle Arena, o tym jeszcze będę za chwilę mówił. Jeśli chodzi o sam gaming ogólnie, zwróćmy uwagę, jak wyglądał rynek kryptowalut związany z gamingiem. Dosłownie rok temu, bo wydaje mi się, że to było około sierpnia 2021, mieliśmy bańkę na play to earn. Wszystko, co było grą, rosło po prostu astronomicznie. Illuvium, o którym też często mówiłem na kanale, dało zwroty razy kilkadziesiąt, zakładając, że ktoś kupował po $30, a sprzedawał tam chyba w szczycie było $1500, więc no przebitka po prostu ogromna, no razy 50 na szybko licząc. Już wtedy mówiłem, że możecie sobie nawet odnaleźć ten filmik na kanale, że gaming jest przewartościowany. Kapitalizacja gier na tamten moment, gier, które de facto nie miały produktu albo były totalnie słabe, no Axie Infinity najpopularniejsza gra, która de facto zapoczątkowała ten trend, no gralibyście w to? Tak szczerze, czy tam było coś takiego fajnego poza tym, że zarabiałeś token? Moim zdaniem nie. Osobiście w to nie grałem, nie zamierzam, więc pokazuje to tylko to, jak gaming wtedy już wyglądał. Był bańką, były produkty bardzo słabe, albo ich wręcz nie było. W Illuvium do tej pory nie ma grywalnej gry. Gdzieś tam latają gameplaye pierwsze, no ale nie jest to grywalne. Pokazuje to, że po prostu mieliśmy do czynienia z bańką spekulacyjną, która moim zdaniem już się troszeczkę skończyła i teraz na zgliszczach tej upadłej, powiedzmy, bańki powstają produkty, dosłownie produkty, firmy, projekty, które produkt już mają albo za chwilę będą miały, czyli grywalną grę dobrej jakości. Moim zdaniem to jest podstawa, fundament play to earn, które od tego powinno się zacząć, a no tak nie było, bo tak jak powiedziałem, tych gier często nie było. Kupywaliśmy token z obietnicą, że kiedyś gra będzie. No finalnie prowadziło to po prostu do spadku ceny. Teraz, tak jak to zwykle bywa, po prostu na zgliszczach jakieś bańki, pojawiają się fundamentalnie dobre projekty, projekty grywalne. No i właśnie takim projektem jest Star Heroes, bo już teraz ten gameplay widać, można nawet się gdzieś tam dostać dla nielicznych do beta testów gry. Też mam kontakt z osobami, którzy już to grają. Nawet robiłem konkurs, w którym można było wylosować, wygrać po prostu dostęp do beta testów do Star Heroes, więc można po prostu założyć, że ta gra już po prostu jest. Jest na ukończeniu, ale można już w nią po prostu grać, a to jest już bardzo duży przeskok względem tego, co było wcześniej, bo zakładając, że dla Star Heroes to wyjdzie, tak, o tym jeszcze też będę się rozwodził w dalszej części odcinka, zakładając, że to wyjdzie i ten produkt naprawdę będzie grywalny, no to patrząc na chwilę obecną, może być to najlepsza gra w historii play to earn, bo jest ładna, zobaczymy, czy będzie grywalna, no bo to po prostu rynek zweryfikuje, czy ludzie będą chcieli w to grać. Ma poukładane po prostu swoje jakby procesy w tej grze, o tym też będę mówił w tym odcinku. Ma to po prostu ręce i nogi, nie jest to kolejną grą wydmuszką, która jest, ale nie wiadomo po co. I to jest moim zdaniem no, diametralny przeskok właśnie do tej wartości, która często tak się dzieje, że najpierw jest bańka spekulacyjna, później ta bańka się kończy i powstaje na zgliszczach coś wartościowego. Bardzo dużo wskazuje na to, że ze Star Heroes tak właśnie będzie, ale czy tak będzie, no to się po prostu okaże. I teraz rzeczą, którą gdzieś tam się obawiam troszeczkę, jest to, że tradycyjny gaming nie bardzo lubi rynek NFT.
ja staram się być zawsze obiektywny, bo tutaj, okej, na NFT fakt było dużo skamów, ale samo NFT nie jest do końca złe. Z drugiej strony w samym gamingu też, i właśnie powiem wam za chwilę historię, która mnie spotkała, też mógłbym się przyczepić do pewnych rzeczy, które te problemy NFT właśnie rozwiązuje. I teraz, moja historia związana z League of Legends, czyli z popularnym LoLem. Tak jak wiecie, jestem graczem LoLa od wielu, wielu lat. Miałem historię, gdzie miałem konto, po prostu na którym miałem bardzo dużo skinów, tak? Ja sobie kupowałem te skiny co jakiś czas, no i tam uzbierała się już całkiem konkretna sumka w tych skinach. No i doszło do sytuacji, gdzie te konto zostało mi po prostu zbanowane i te skiny po prostu przepadły bezpowrotnie. Gdyby te skiny były w NFT, były podpinane w jakiś sposób, nie wiem, metamaskiem do tej gry, no to ten problem po prostu by się, ta sytuacja by się nie wydarzyła, bo on sobie je przepiął do innego konta czy cokolwiek, więc NFT w tym przypadku rozwiązywałyby ten problem i właśnie NFT w formie gamingu będą używane w Star Heroes. Myślę, że to może rozwiązać bardzo dużo problemów właśnie związanych z branżą gier. No i czy tak się wydarzy? Oczywiście zobaczymy. Dużym problemem w samym gamingu, oprócz tego, że gry były albo bardzo słabe, albo totalnie ich nie było jeszcze, było to, że te gry miały bardzo słabą tokenomię. Tokenomia, która działała na tym, że tylko drainujesz ten token. Token tak naprawdę, play to earn token zazwyczaj miał ogromną inflację z założenia, z tego względu, że przykładowo był jeden token, który pozyskiwałeś w grze i twoją motywacją było tylko to, żeby sprzedać to dalej na jakiejś giełdzie, nie wiem, czy to Binance, czy gdziekolwiek. Tak było na przykład w przypadku akcji SLP. Więc słabo. Dużo gier miało właśnie taką tokenomię, już pomijam jakość tych gier, no bo była, no była totalnie, totalnie kiepska. Tutaj Star Heroes ma w planach wprowadzić mechanizm, który będzie po prostu sprawiał, że token będzie wręcz deflacyjny, co jest bardzo ciekawym zabiegiem. Oczywiście rynek zweryfikuje, czy im się to uda. Okej, przejdźmy teraz do samej gry, do samego Star Heroes. Czym ono jest w ogóle? Generalnie, no tak jak już powiedziałem, jest to gra typu Play to Earn, Battle Arena. Ciekawostka, że będzie jakby Battle Arena, to są walki drużynowe. Tak jak mieliśmy w League of Legends, Counter-Strike, to wszystko są powiedzmy Battle Areny, gdzie dwie drużyny ścierają się ze sobą i po prostu rywalizują. Jest to coś ciekawego z tego względu, że tutaj Star Heroes ma mieć tą rywalizację osadzoną w kosmosie, ma być system planet, star system, czyli galaktyki powiedzmy. Jest to coś ciekawego. Oczywiście nie oszukujmy się, wszystko będzie zależało od tego, czy ta gra będzie po pierwsze ładna i po drugie, czy będziemy chcieli w nią grać, czy mechanika gry będzie zachęcała do tego, że nam to będzie sprawiało przyjemność, bo w ogóle w gamingu ludzie grają w gry nie dlatego, że na nich zarabiają czy coś, tylko w LoLa, w Counter-Strike'a, w wiele innych gier ludzie grają dlatego, że po prostu mają z tego fan. Później jak są z dobrymi graczami, no to przechodzą do e-sportu, robią się drużyny i cała infrastruktura po prostu się dzieje. I teraz to jest właśnie główny czynnik sukcesu jakby Star Heroes, czy ta gra będzie grywalna, bo ładna, patrząc po gameplayach, ona według mnie jest. Czy będzie grywalna, no to dowiemy się w momencie, gdy to już po prostu wejdzie jako alfa po wszystkich testach, tak? W tym momencie mamy tam, powiedzmy, można uzyskać dostęp do bety, tak mówiąc w skrócie, możesz wziąć udział w konkursie, tutaj masz link, przynajmniej na moment nagrywania tego filmu, konkurs jeszcze trwa i możesz uzyskać dostęp, jeżeli oczywiście szczęście ci dopisze, możesz uzyskać dostęp do beta testów gry. Gdy puściłem ankietę na swoim Instagramie, do którego też zapraszam, i do swojego, no i na swoim Telegramie, uzyskałem trochę mieszane jakby zdania na temat, co sądzicie o Star Heroes. Ze względu na to, że ekipa tworząca Star Heroes, tutaj powiem, że CEO jest Maciej Miłkowski, który również prowadzi materiały na YouTube na temat właśnie swojego projektu. Tutaj macie Blockchain Podcast, można sobie zobaczyć. Jest ściśle powiązana ze Starterą. I tutaj zapraszam do obejrzenia tego materiału od Macieja i Huberta. Tutaj macie więcej wyjaśnione na temat, w jaki sposób są powiązani, co z posiadaczami tokena STT, bo też zapowiedzieli w tym filmie, że nie zapomną o tych osobach, bo te osoby też będą w pewien sposób zaangażowane w Star Heroes, więc zapraszam do obejrzenia tego filmu, żebyście wiedzieli z pierwszej ręki, co jest grane, co jest na rzecz. Jakiś czas temu puściłem na moich mediach społecznościowych taką ankietę odnośnie tego, co sądzicie o Star Heroes i tutaj muszę przyznać szczerze, że po tych sytuacjach związanych ze Starterą
Zdania są po prostu podzielone. Jedne osoby uważają, że Star Heroes będzie super projektem, drugie osoby rozgoryczone tym, co wydarzyło się po prostu po upadku Luny, na której stała Startera, są niezadowolone i niezbyt przychylne do projektu Star Heroes. Ja tutaj staram się być obiektywny. Stało się to, co się stało, ale Star Heroes jest zupełnie innym projektem niż Startera, no bo tam to było launchpadem na Terze, a to jest grą Play to Earn, więc jakby no związek jest, bym powiedział, jak sukces czy nie sukces tamtego miałby wpłynąć na sukces Star Heroes. Moim zdaniem tutaj nie ma jakichś takich większych powiązań, ale jeżeli już tak rozpatrujemy, to uważam, że no Startera była największym launchpadem na Terze. To, że Terra upadła, no to jest inna historia. Więc tutaj oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, ja to szanuję i rozumiem, ale staram się być po prostu obiektywny. Jeśli przy samej grze już jesteśmy, no to tutaj ważne jest to, że nie będzie czegoś takiego jak pay to win, czyli systemu takiego jak mieliśmy w różnego rodzaju MMORPG, jeżeli jesteś graczem, to pewnie kojarzysz. Nie wszystkie, ale część MMORPG miało coś takiego, że żeby wygrywać, żeby prowadzić, no to musisz sobie kupować jakieś tam płatne itemy, płatne za normalny hajs, no i wtedy po prostu przeważasz. Tutaj chcą zrobić, żeby takiego systemu nie było, żeby powiedzmy każdy miał równe szanse i mógł po prostu rywalizować i to jest bardzo ciekawe. Będą dwa modele rozgrywki, będzie to free to play, czyli po prostu gramy za darmo i tutaj nie będziesz musiał tak naprawdę nic wprowadzać, żeby zacząć grać, i play to earn, czyli model wiadomy, model, w którym rywalizujemy, gramy i dzięki temu zarabiamy token. Też nie będzie to jakby nieograniczone, że będziesz siedział 10 godzin dziennie i grał i będziesz za każdą rozgrywkę farmił token. Będą pewnego rodzaju ograniczenia, które właśnie będą wprowadzały mechanizm tego, że token będzie deflacyjny, token nie będzie tak zrzucany na rynek, jak to było w przypadku innych projektów, więc to jest niewątpliwie bardzo, bardzo ciekawe. Star Heroes również chce wejść na rynek e-sportowy i tutaj to, co powiedziałem wcześniej, to, co jest tak naprawdę fundamentem. Jeżeli gra będzie faktycznie fajna, jeżeli będzie ciekawa, tam to chodzi też system upgrade'owania bohaterów, statków, breedowania, czyli łączenia tego, będzie to dosyć rozbudowane. Ja tutaj widzę fajne możliwości do zbudowania pewnego rodzaju ekosystemu, że będzie można upgrade'ować te statki, potem walczysz, tak, zarabiasz, znowu upgrade'ujesz, rozwijasz, to będzie coś ciekawego, jeżeli faktycznie to będzie dowiezione. I na pewno ja będę chciał wziąć w tym udział, będę chciał zobaczyć, jak to działa, bo mnie to osobiście interesuje, ja lubię gaming i tutaj w końcu mamy do czynienia z produktem, który może naprawdę zrobić dobrą robotę. NFT, czyli bohaterowie w formie NFT, będą posiadali system breedingu, czyli tutaj będzie to na zasadzie szkolenia swojego bohatera, tak? Czyli szkolisz swojego bohatera, powiedzmy dzięki temu pozyskujesz dodatkowego bohatera drugiej, powiedzmy, generacji i w ten sposób oczywiście też możesz tego bohatera albo, powiedzmy, zatrudnić do pracy, czyli grać nim, albo możesz go gdzieś tam sprzedać i jest to dodatkowy sposób na uzyskanie po prostu kapitału. Mega istotną informacją jest to, że w Star Heroes tylko bohaterowie będą w NFT, w formie NFT. Statki nie będą tokenami NFT. Dlaczego? Dlatego, że kupując statek jesteś jakby w pewien sposób na stałe związany z grą, a fundusze zebrane z zakupu statku, który de facto jest kupowany za tokeny Star, fundusze zebrane z zakupu statku w 60% są spalane, w 20% są dodawane do liquidity, a w 20% są dodawane do rezerwy. I to jest właśnie bardzo istotne, te budowanie rezerw. W przypadku, gdyby token Star wystrzelił gdzieś tam bardzo wysoko, Star Heroes ma tutaj opracowany plan budowania rezerwy kapitałowej właśnie w przypadku wysokich cen tokena Star Heroes. Chcą też właśnie wprowadzić deflację, chcą też spowodować wysoki nacisk na buyback i po prostu spalanie. I to, co często wam powtarzam na filmach, jeżeli jest realnie skupowany token z rynku i wówczas palony, a nie palony, powiedzmy, nie wiem, gdzieś z vestingu czy z marketingu, tylko jest skupowany z rynku i palony, wówczas wywołuje to faktycznie efekt deflacji, bo token fizycznie znika i może to korzystnie wpłynąć na cenę danego tokena.
Słuchajcie, bardzo ważną informacją jest też to, że Star Heroes otrzymało granta od Microsoftu. Grant, no to w prostym rozumowaniu, ja to rozumiem tak, że po prostu otrzymali jakieś fundusze na rozwój projektu, na po prostu development, tak? Ciekawe jest też to, że pisał to Antweb, czyli w ogóle serwis w ogóle nie związany z kryptowalutami, wręcz bym powiedział z technologią, z grami i tak dalej, więc jest to bardzo ciekawa informacja. Też będę chciał więcej dowiedzieć się na ten temat już u źródła. Okej, zbliżamy się, słuchajcie, do końca tego materiału, takiego mojego first look about Star Heroes, czyli pierwszego spojrzenia na Star Heroes. Będę chciał w najbliższej przyszłości, nie wiem oczywiście, czy mi się to uda, ale zaprosić tutaj do We Are Crypto osoby z zespołu, osoby związane z projektem Star Heroes, żeby po prostu porozmawiać. I też dajcie mi znać w komentarzach, drodzy widzowie, co wy sądzicie o tym projekcie, co wy sądzicie na temat tej gry. Zobaczyliście moją opinię, może nie opinię, tylko takie moje spojrzenie. Zobaczyliście urywki trailera, gameplaya tej gry. No, moim zdaniem wygląda to całkiem spoko, ale dajcie znać, co wy sądzicie na temat tej gry. Czy waszym zdaniem będzie to sukces w branży play to earn, czy będzie to kompletna klapa? Najciekawsze pytania postaram się zadać twórcom projektu, osobom z zespołu, o ile uda mi się doprowadzić do tego spotkania. A tymczasem jeszcze z wami żegnam. Daj łapkę w górę, jeżeli materiał tobie się podobał. Zostaw suba, napisz koniecznie komentarz. Najciekawsze komentarze, najciekawsze pytania będą po prostu zadane z mojej strony do zespołu Star Heroes. Pozdrawiam, cześć.